Hej, no cześć, Manko, wszystkim tutaj, Michu, i witam Was w kolejnym odcinku z QA. Dzisiaj jest to 22 odcinek. Zebrało się, no, dosyć mało pytań, nie ukrywam, ale dzięki temu przynajmniej będzie szybki odcinek i zapraszam was do zadawania pytań od razu pod tym odcinkiem, który właśnie teraz oglądacie i zadawajcie pytania nie tylko o komputerach no bo w kółko te komputery, komputery te w kółko te same pytania jaki procesor za tyle jaka karta graficzna za tyle, czy lepszy jest GTX 550 czy 560 i ojej proszę was, zadawajcie też różne pytania no, dobra jedziemy z tematem Maciek Iskra, 970 czy GTX 1050Ti? 970. Jaki procek na płytę Gigabyte M2 M61P53? Nie ma takiej. Do 50 zł, plus 10 zł, minus 10 zł. E, tylko twierdzeniowy Aflon mi przechodzi na myśl. Aflon 2X3. Ale nie opłaca się tej płyty w ogóle modernizować tej platformy, bo to jest masakra. Już ta platforma nie żyje. Już AM2 jest niewydajne. Nawet jakbyś tam te czterordzeniowego rodzenia nawet sześcio wsadził, to już nie warto. Michu, co sądzisz o 1070 Ti? Moim zdaniem niepotrzebna karta i jest w ogóle totalnie źle wyceniona. Jeżeli 1070 by potaniała, a na miejsce 1070 wskoczyła 1070 Ti w tych samych pieniądzach, to byłaby karta dobra. Tak to jest w ogóle karta niepotrzebna i nigdy nie będę jej polecał. Co jest lepsze do 1050i, 4GB i 3800 czy Ryzen 5600 PC z przeznaczeniem do gier. Jeżeli z przeznaczeniem tylko konkretnie do gier, no to i trójka tutaj w sumie nawet nie Ryzen 5 wypadnie lepiej, bo po prostu ma 6 rdzeni. Więc raczy, raczej wybrałbym Ryzena mimo wszystko, nawet wiecie, dlatego że po prostu raz, że mam możliwość podkręcenia, a już po podkręceniu to na pewno przegoni i trójkę w grach. A dwa, że mamy nową platformę która nie umrze za pół roku, tylko będzie można jeszcze zaupgrade'ować o lepsze procesory w przyszłości. Czy warto kupować na tą chwilę karty graficzne oparte o architekturę Pascal, czy raczej czekać do premiery kart na architekturze Volta? Oczywiście, że warto teraz kupować. Zanim architektura Volta będzie, można powiedzieć, na rynku konsumenckim, to się bardzo, bardzo długo zejdzie, zwłaszcza, że pamiętajcie, że zawsze pierwsze modele wychodzą te najszybsze. Nie te najsłabsze, więc jeżeli ktoś szuka średniej półki czy niskiej półki, no to pod koniec może 2018 roku się doczeka. Gdzieś w połowie roku będą GTX -y 2080 i ewentualnie 2070. Także ja bym już teraz kupował, chyba że naprawdę bardzo dzisiaj nie spieszę i chcesz czekać cały ten rok praktycznie. No może nie cały, ale na pewno na pewno z 10 miesięcy trzeba będzie jeszcze poczekać. 10 miesięcy. Czym się różni to szyba P300, 1TB OM od tego samego dysku, tylko bez dopisku OM na X -com? W tym przypadku opinie są już głośne, a w drugim już nie. Po prostu różni się tym, że dostaniesz opakowanie zastępcze, a nie oryginalne. I tylko tyle. Co oznacza, że RAM ma 2400 MHz lub 3000 MHz, to znaczy, że jest taktowany taką prędkością, i po prostu im więcej, tym lepiej. W przypadku RAM-u pamiętajcie, zawsze im więcej, i większe taktowanie, tym lepiej. Tylko, że nie kierujcie się tym głównie, ale warto też na to zwracać uwagę. Pytanie, czy komputer z i3-208 GB GTX 1050 Ti jest dobry, bo według mojego wuja nie. No, według mnie też nie, bo procesor tutaj kuleje, reszta jest ok. Mr. Craft 54, czy lepiej kupić komputer teraz z i57400 i gtx1050, czy za kilka miesięcy i 3800 i gtx1050? Wybieraj i trójkę, mimo wszystko, dlatego że będziesz miał nowszą platformę i będziesz mógł wstawić później sześciordzeniowy procesor na nią. Negatyw, jak tam po sylwku? No spoko, ja to w domu byłem i na siłowni, także elegancko. Damian Walczak, jaka płyta główna pod i3 2120, jakakolwiek na H61 najtańsza, byleby działająca? Co lepsze, i5 7, 400, czy i3 8100? To jest to samo, i trójka jest na nowszą platformę, więc oczywiście, że i trójka. Prawie to samo. No, GTX 1066 GB czy RX 580, oczywiście, że 1060. Warto kupić dyskę SSD na M2, jak mam płytę B250M z tym portem, warto. Mam G4600 i GTX 1050, 4GB. RAM jak poczułem RAM 8GB, to mi GTA 5 dobrze chodzi, a na tych 4 laguje. Czemu tak jest, skoro w minimalnych wymaganiach pierwsze 4GB? No po prostu musisz obniżyć detale, jeżeli grasz na 4GB. No, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o te pytania, no spadki są oczywiście, jeszcze raz Mister Wam ci podkreślę, że masz po prostu mało pamięci RAM, a jeżeli e, mówisz, że w minimalnych jest e, 4 GB, z czym się zgodzę, to należy obniżyć stanowczo detale. No, także to by było na tyle, zadawajcie pytania następnego Q&A pod tym odcinkiem, następny Q&A będzie za jakieś dwa tygodnie, także e, zapraszam do zadawania pytań, zostawcie łapeczkę w górę pod tym filmem. Jeżeli Wam się spodobało, dołączajcie do grupy na Facebooku link w opisie oraz zostawcie lajka like na moim fanpage'u, również link w opisie. Trzymajcie się, piąteczka dla Was. Siemanko.